Przez długi czas wydawało się, że komplet punktów zgarnie bardziej doświadczona drużyna z Kielc. Tymczasem Lubinianie zachowali zimną krew i odwrócili losy spotkania. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudny mecz z liderem ligi, w ogóle z najlepszą drużyną aktualnie w Polsce. No i faktycznie początek tego meczu nie układał nam się zbyt dobrze. Przegrywaliśmy 6-1, nawet 9-4 już do 12. Ale jakoś zepnęliśmy się, w każdej partii wierzyliśmy, że możemy ją skończyć i systematycznie kończyliśmy, zdobywając później 8 partii, drużyna zdobyła tylko jedną i wygraliśmy ostatecznie 12-10. Podeszliśmy z luźną głową do meczu. Początek był nie za dobry, przegrywaliśmy 6-1, ale potem chwila rozmowy z trenerem, sami ze sobą porozmawialiśmy i tylko lepiej było. Do końca sezonu pozostały już tylko 3 mecze. Aktualnie zespół DSB zajmuje 4. miejsce w tabeli, mając 2 punkty straty do Consalnetu Warszawa.